Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przypadło mi w udziale wystąpienie w sprawie rządowego projektu ustawy o wsparciu przygotowania trzecich Igrzysk Europejskich w 2023 roku, druk 1727. Igrzyska Europejskie będą wielką promocją dla sportu polskiego. To sztandarowa impreza sportowa, rozgrywana co 4 lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich. Trzecie Igrzyska Europejskie odbędą się w Polsce w 2023 roku. Najlepsi sportowcy Starego Kontynentu będą rywalizować w 23 dyscyplinach. Polska na pewno sprosta temu wyzwaniu. Mamy duże doświadczenie w organizowaniu dużych imprez sportowych. Igrzyska będą miały ogromne wsparcie rządu polskiego, będą świetną okazją, aby pokazać nasze możliwości i będą wielką promocją Polski. Projekt ustawy dotyczy umożliwienia województwu małopolskiemu, województwu śląskiemu oraz miastu Kraków terminowego wykonania przedsięwzięć oraz stworzenia warunków dla właściwej organizacji igrzysk oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy Host City Contract. Na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 listopada bieżącego roku Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie oraz rozpatrzyły powyższy projekt ustawy. W trakcie rozpatrzenia projektu ustawy zostały zgłoszone poprawki, które uzyskały wsparcie strony rządowej. Uprzejmie informuję Wysoką Izbę, że wyżej wymieniony projekt ustawy nie budzi zastrzeżeń i zapewni umożliwienie województwu małopolskiemu, województwu śląskiemu oraz miastu Kraków terminowego wykonania przedsięwzięć związanych z organizacją trzecich letnich Igrzysk Europejskich w 2023 roku. W związku z tym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość rekomenduję o jego przyjęcie zawarte w sprawozdaniu druk nr 1748. Jednocześnie składam 4 poprawki, aby projekt był jeszcze lepszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.